w Królestwie Radia Star. Mamy gwiazdę tutaj, mamy gwiazdę tutaj. Tutaj też siedzi przed wami Dagmara Chmielewska. Witam was serdecznie. Czy powiedział dobry wieczór? Tak, ale mamy dzień, chociaż są gwiazdy. Nie dlatego, że ty powiedziałeś, że jestem gwiazda, to ja powiedziałem dobry wieczór. No co tak, jest nie tak wieczór? Świat jest przed nami. No ja dzisiaj mam przyjemność ogromną rozmawiać z Marcinem Archelskim, programowym Radia Star. Z Marcinem znamy się ponad rok. Jakoś tak upłynie, zaraz będzie okrągła rocznica naszej wspólnej znajomości i bardzo się cieszę z naszego ponownego spotkania, Dagmara. Daleko macie troszeczkę do Peterborough. No musieliśmy jechać jakieś 2 godziny, nie pytaj mnie o korki w Londynie, daliśmy radę, jesteśmy w Peterborough, w Radio Star. Byliśmy również w tamtym roku, żeby poznać was osobiście i zaprosić was do współpracy przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Mm-hmm. To było rok temu. Jak wspominasz? No coś wspaniałego. Londyńska skala to po pierwsze. Wszystkie poziomy były opanowane przez fantastycznych ludzi, którzy robili co mogli, żeby 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był godnie odprawiony. Anglicy nie wiedzieli, co się dzieje w ogóle. Oni tak się potrafią bawić w ogóle, tak? Oni w ogóle by byli zdezorientowani. Oni nigdy pewnie tak tego nie robili, podejrzewam. Ja czułem się ogromnie zaszczycony, że mogłem brać w tym udział i dołożyć jako radio, jako jeden z patronów swoją cegiełkę do tego wspaniałego wydarzenia. Zwłaszcza, że to był ogromny sukces, wspaniała atmosfera. Łowcy, przepraszam, bo jesteśmy na świeżo po kabarecie łowcy.b. Ja chyba z ciebie, poparzeni kawą 3, niesamowita drużyna Hurricane of Hearts z tobą oczywiście na czele. Wielka przyjemność jeszcze raz. Nie możemy doczekać się do 23 finału. W tamtym roku mówiłeś, dołożyliście swoją cegiełkę, w tym roku też dokładacie swoją cegiełkę. Co to jest za cegiełka? Z tego, co udało nam się już na wstępie ustalić, choć blado to będzie wyglądało wobec tego, co będzie działo się na części dla dorosłych, tam dopiero nazbierało się tyle gwiazd, dzięki oczywiście działaniom i Dagmary, twoich i całej drużyny. Coś niesamowitego. Ale przygotowujesz coś specjalnego. Tak, oprócz niesienia informacji oczywiście o 23 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na podtrzymanie godnej opieki medycznej seniorów oraz podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych, onkologicznych. Niesiemy informacje o tym na antenie. Jako patron również bierzemy bezpośrednio udział w 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Londyńska Skala. Jest jakaś ogromna niespodzianka szykowana, ale to jeszcze chyba tajemnica. Nie, już jest można oficjalnie powiedzieć. Czesiek tak, śpiewa. Czesiek śpiewa, będzie śpiewać. Coś niesamowitego. A dzień później będziemy mieli ogromną przyjemność brać udział w części dla dzieci, części dziecięcej. Co przygotowujesz? No przede wszystkim bal Smurfów. Jeszcze nie wiem, jak się... za kogo się przebiorę, ale najprawdopodobniej będę Gargamelem, nawet chyba nie będę musiał się przebierać. To jeszcze klakiera musisz sobie zorganizować. No, na pewno coś się znajdzie, mam 2 koty w domu, najwyżej się przefarbuję na rudo, będzie dobrze, jest czerwona farba. Ja nie mam, więc nie mogę dać, więc rzeczywiście zapraszamy wszystkie dzieciaki, rodziców na część dziecięcą, na bal smurfnych hitów prowadzonych przez Marcina. I jeszcze chyba słyszałem, jakieś wspaniałe towarzystwo do mnie dołączy. Jasne, ze szkół, tak, Szkoła Świętego Franciszka. Właśnie. Do ciebie dołączy, ale do ciebie jeszcze dołączy jedna osoba, bo będziesz również prowadzić aukcję. Czyli jednak. Czy ktoś ode mnie coś kupi? Będę musiał się chyba jednak postarać z tym przebraniem, żeby jednak coś przebieraj kupili. Się, staraj się i dopinguj również Krzyśkowi Skibie. Będzie Krzysiek Skiba, tak? To warto też będziecie o tym wspomnieć. Będziecie razem prowadzić akcję. Niegodnym, ale przynajmniej uścisnę dłoń. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę bardzo fajna zabawa. Więc zapraszamy wszystkich dzieciaki. Więc przynoście kasę, żeby można było rzeczywiście zostawić trochę na aukcjach. Sam powiedział, że rzeczywiście trochę jest artystów w tej części dla dorosłych, tak? Tak. Na kogo specjalnie czekasz? Powiem ci szczerze, że no Big Cyc jest takim moim marzeniem od dzieciaka, mimo że no nigdy wcześniej jakoś nie miałem okazji ich zobaczyć na żywo, także chyba tylko gdzieś tam przy songu wstępnym kiepskich. Także powiem szczerze. No ale co, liczysz na Wielkie Cyce, Makumbę, na co? No nie, myślę, że Makumba byłby tutaj dobrym strzałem. Tak? Zrób mu niespodziankę, załóż dres. Nie wiem, jak to przyjmie. Weź gumę i załóż na instrument. Ewentualnie postaram się nie chodzić do fryzjera przez najbliższe 1,5 miesiąca i zrobię się na skina. Tak jest. Ale słuchajcie, ja to sobie tak myślę, że nie dość, że założę Marcin dres, to jeszcze pokażę wam nogi razem przy czarno-czarnych. Tak, to będzie bardzo wesołe w ogóle przedsięwzięcie. Już mogę dać próbkę tutaj swojego owłosienia. Pomału już tutaj się wszystko, prawda, zbiera, to się hoduje. Także to myślę, że na 11, 12 wielki finał 23 Orkiestry Świątecznej Pomocy wszystko będzie gotowe. A że ja
ja zjadłam rybę z czarno-czarnymi, słuchajcie, to ja już więcej się nie odzywam, żeby nie zapeszać. Marcin, zapraszamy w takim razie naszych widzów gorąco na finał. Przeserdecznie zapraszamy. To, co się działo w tamtym roku, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W tym roku ma być podobno jeszcze lepiej. Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, dla dzieciaków, dla seniorów. Pomagajmy. Siema. Siema, do zobaczenia.